zwracam uwagę do projektu zmiany studium Krakowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Ja się zapoznałam Państwa z projektem studium, bo jest to dokument tak obszerny z wieloma informacjami, to się też do mailowo przekonywałem składać ewentualne uwagi. Wpłynęła tylko i wyłącznie jedna od Pani Marii Szafranic, stąd komisja ją uwzględniła i chodzi o teren między ulicą Zieleńskiego a ulicą Skrzatów, która przylega do Bulwarów Wiślanych i intencją Pani Marii było to, żeby tak jak jest tam w planie zaznaczone, że zamiast terenów usługowych ten kawałek, chociaż tego nie mówimy o całości, tylko naprawdę jakiś niewielki fragment był przekształcony na teren zieleni urządzonej, czyli parki. Myślę, że jak najbardziej do tego wniosku można się przychylić. Szanse, no zobaczymy, ale oceniam formę Marii. To jest to dalej w zarządzie wojskowej, nie tak. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, tylko Agencji Gminy Wojskowej. Bo ja tam dzisiaj byłam, panowie, już tam, bo zainteresowałam się takimi drzewami, to znaczy pniami tam pociętymi, bo trochę mnie to zaniepokoiło, że to tam wycinają jakieś drzewa, ale pan na podziemi mi mówił, że na wartowni, że to przywieźli to drewno po coś, bo pocięte w takie wele. Natomiast mówił mi też, że tam będą rozbudowywać tą wartownię, będą no, burzyć tą, budować nową, czyli wojsko się tam okopuje. Znaczy, że nie mają zamiaru opuścić tego terenu. Pani Mario, to wystarczy jeden rozkaz, ja mi momentalnie się wynoszą. No ale nie, to widocznie jakiś rozkaz był, skoro mają się zamiar tam rozbudowywać. W związku z tym, no chyba gdzieś na górze nie bardzo przychylnym okiem patrzą na nasze pomysły. Ja powiem tak, że myślę, że kwestia czasu, kiedy wojsko się tam wyniesie, bo to jest tak ten minister, nie mamy naszego. No ale na to jesteś od wielu lat, także... Raz tak ludzi jeszcze dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Czy tego rodzaju, że tutaj no, wygląda to tak, tutaj ten zapis, jakby to po prostu cały ten kawał tego terenu miał być rządzony. Tam w tym, którym jest bodajże zapis, że ten teren rezerwuje się właśnie pod ten centrum muzyki i tam trzeba będzie zrobić plan zagospodarowania przestrzeni. My tutaj proponujemy, żeby cały ten był dzielony. Część to, nie było. Część, tylko że nie jest tutaj to sprecyzowane. Jest napisane, że już. Bo właściwie ta cała jednostka wojskowa została podzielona. Część jest jeszcze w wojsku. Tam gdzie są te wartownie i te działa i te inne rzeczy. Natomiast część jest właśnie już w tej agencji mienia. I w tej agencji mienia właśnie proponuje się to centrum muzyki. Dlatego komisja zapisała to w ten sposób, że zmienia się przeznaczenie części terenu jednostki wojskowej położonej między tymi ulicami, przylegającego do bulwaru. Więc to nie chodzi o dalszy teren, tylko ten przylegający najbliższy. No tak. Zdarzyło się jasne. Druga sprawa, to uwag jest strasznie mało, to jedna uwaga zawodzi. Ale my zgłaszamy się od wcześniej. Tu taka sprawa wynikła na spotkaniu z mieszkańcami w środę, bodajże to było. Tutaj przewodniczący się, wiceprzewodniczący się zobowiązał, że wniesie takie uwagi do studium, jeśli chodzi o ten teren, tam gdzie ma być budowany ten biurowiec. Żeby pisać to jako zieleń rządzony. Chodzi o skwerę i jego, tak? Tak, żeby pisać jako zieleń rządzony. No ja też nie wiem dlaczego. Ale ja zrozumiałem Panie Jarku, że w tym momencie nie ma ogłoszonego jakby studium. Nie ma ogłoszonego, dopiero możemy wdrożyć uwagi. Kiedy już jest ogłoszone, że na przykład jest projekt studium. To jest właśnie projekt. Ale nie tego terenu. To jest chwila, żeby składać ostatecznie poprawki. Tego terenu. Całego Krakowa. Całego Krakowa. Do 19. Jeśli chodzi o ten rejon tutaj przy skwerze, to jest jako terenu przypadku.
Do 19 sierpnia można składać uwagi, także już nie będzie możliwości złożyć tego, bo sesja jest po 19 sierpnia. Tylko publicznego wnioskowo, a do 19 sierpnia można składać. Żebyśmy zdążyli z tym, ale to nie, no to przecież ja podczas komisji powiedziałem o tym, żeby to dopisać i nie ma zadania tutaj. To proszę złożyć w takim razie sprawę. To znaczy ma od razu pracę. A chyba, że po prostu może się nie pisać. Nie, no pisma to możemy jak władać też może być też możemy pismem i tak samo mieszkańcy mogą zgłaszać te wszystkie uwagi do ministra prezydenta. Uwaga podjęta na sesji Rady Dzielnicy, no wierzmy, że ma swoją wagę i rangę. Chcemy w to wierzyć. Mogę w tej kwestii? Byłem na tym spotkaniu, widać było, że ludzie są zainteresowani, to ciekawe, zmienia się jakby struktura wiekowa ludzi, którym się to niekoniecznie podoba, działania miasta. Są to ludzie młodzi, którzy jeszcze kiedy było pierwszy raz, o tym była mowa na początku lat 90. jeszcze ich nie było na świecie. A w tej chwili przychodzą tutaj, mówią jasno, nie podoba nam się to i oczekujemy jakichkolwiek działań. I byśmy powinni rzeczywiście to wpisać do uchwały. Pisać jasno, a to, że ludzie będą sami zgłaszać, komitety protestacyjne, czy komitety osiedlowe, które tam się tworzą i będą działać to osobno, ale my musimy jako poprawką, ja sugeruję, że po prostu poprawkę po komisji wyszła. Dokładnie dotyczenie tego terenu całego. Ja mogę pisać. No, tylko trzeba podać numery działek po prostu. Nie jest wiem. Bo określić po prostu, który teren. Teren, bo my możemy również pomiędzy, tam jest, tam są ulice, ulicą Sądową, a ulicą Powstania Warszawskiego i określić od Ronda Mowickiego do obecnych budynków, jak się nazywają, Wiprostkur? Tam był. To jest ten teren. Na teren zieleni urządzonej ZU.
Znaczy trudno powiedzieć, gdzie jest granica tego skweru i jego. Być może oni uważają, że granica jest na tej takiej prostopadłej do Alei Powstania Warszawskiej, która jest remontowana. To, co jest bliżej hotelu, uznają, że to chyba już nie jest skwer Eliego i dlatego to... Może napisać w tym skweru Eliego. Bo to jest mniejsza część. Żeby to już zaznaczyć, tam jest zielone. Nie, to jasno zielone. Jakaś granica. Nie, nie, to są nie, nie to jasno zielone. Nie, to jasno zielone. To jest granica sylwety miasta. Jakieś jednostki. Rozumiem. A gdzie są te usługi zaznaczone? Tak, na tym czerwonym trochę jest. Tak. To jest bardziej o chodzi. Nie, tam nie będzie. To jest tak, że to przedłużenie się nie przejdzie. Tak, z U na Z. Głosujemy. A jeszcze mam taką propozycję, że może głosowi napisać, że jest to podjęte w związku z protestami mieszkańców. Tak. Dodatkowo uzasadnienia. Znaczy jeszcze może w paragrafie pierwszym pisać, że uwzględnienie następujących uwag trzeba. Trzymać charakter tego miejsca takiego. To proszę mi podyktować. Wnioskowany teren może tak. Wnioskowany teren. Wnioskowany teren może. Wnioskowany teren. Odnosimy się do tego drugiego. Ja właśnie. Właściwie od jak dawno? Zawsze. Od wielu lat. Od kilkudziesięciu. No niektórzy to mówią, że wcześniej były kartofliska, prawda? To też było zielone. Od kilkudziesięciu. Że od kilkudziesięciu lat. Odkąd pamiętają najstarsi kolejne. Tak, od kilkudziesięciu lat. Są terenami zielonymi, rekreacyjnymi. Wrosły krajobraz, tradycje, dzielnicy. I powinny takie pozostać. I tradycja dzielnicy. I takie powinny pozostać. Protestujący przeciwko zabudowie tego terenu budynkiem biurowym.
Rada dzielnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy. Którzy protestują przeciw. Przeciw zabudowie. Planom zabudowy. Plan, tak. Protestujący przeciwko planom zabudowy z tego terenu. Teren. No tego, o której piszemy, to jest zielonego. Tych teren. To jeszcze bym dodał. To są źle wyjdzie, bo nie wolno byście tak ludzie posłać drugą terenu. To musi to rozliczyć. To dwa chyba się, ad jeden i ad dwa, nie? Ad jeden i ad dwa. No, jeden. Uzasadnienie. Ale co my też możemy czemu protestujemy, że chcemy, żeby były tereny zielone były przypływały. Ale nie pasuje do tego, że są tradycyjne terenami rekreacyjnymi. No tam nie było. Bo tu na terenach tej jednostki nie było tereny. Zależy. Można by było do tego terenu wydzielonego przy sądach, to tam trzeba się dopisać również, że w okolicy nie znajduje się żaden otwarty teren zielony. Że nie ma żadnego innego. Jest to jedyny, trzeba to słowo, ktoś powołuje się ci, że tam jest jeszcze ogród botaniczny, 10 zł i że są dział, ogródki działkowe, które mówią, będą zabudowane jakoś kroki. Są tam, ale są tam. Nie, to nie. To tak pisałem, tak?
Ale to już się dzieje, bo tam jest załatwiane. Ale to na tą część pod tą centrum miejską. Zarządza przyszła wystawą. On zarządza ministerstwem. Dobrze, no to ja przeczytam drugi fragment do pierwszego punktu. Rada Dzielnicy Drugiej Brzegówki od kilku lat, od wieku kadencji stara się o utworzenie na tym terenie Parku Nadwiślańskiego. No i dobrze, tej stacji nie ma dobrze. Wszyscy dają sprawę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, teraz głosujemy nad całym projektem po poprawkach. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?